Cześć, witam Was na kanale Rootblock i zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania naprawdę ciekawie zapowiadającego się średniaka, czyli Motorola Edge 50 Neo. Zaczynamy sobie oczywiście od wyglądu i rozmiaru samego urządzenia i tu już jest naprawdę dobrze. Po wzięciu tego telefonu do ręki on leży idealnie. Rozmiar 6,4 cala na tle konkurencji androidowej jest to jeden z mniejszych smartfonów tegorocznych, a jest to co ciekawe najmniejszy tegoroczny smartfon w ofercie Motorola. Co przypadnie do gustu na przykład kobietom, osobom z mniejszymi dłońmi albo po prostu osobom, które nie lubią dużych smartfonów i chcą go obsługiwać bezproblemowo jedną ręką. Edge 50 Neo to także płaski ekran, więc nie macie tutaj żadnych zaobleń. No a ten telefon wygląda bardzo ładnie, no i doceniam tutaj symetrię, jeśli chodzi o miejsce nad i pod ekranem. Wszystko jest bardzo eleganckie, świetnie to wygląda. No i dodatkowo jeszcze kanciasta obudowa, wsparta aluminiową ramką, a także wegańską skórą z tyłu w połączeniu z kolorami Pantone tworzą naprawdę jedną spójną, elegancką całość. No i oczywiście Motorola to także moda, bo oni bardzo idą w tym kierunku, żeby te smartfony były czymś więcej niż tylko telefonem. Dlatego mamy odważne kolory, paletę Pantone, no i smartfon Edge 50 Neo występuje w kolorach stalowym, ceglanym, beżowym oraz niebieskim. W zestawie dostajemy także etui, które jest wykonane z włókien roślinnych i rzeczywiście jak przyjrzycie się bliżej, no to widać ich końcówki. W zestawie mamy etui, niestety nie mamy ładowarki, a tylko sam kabel. Dodatkowo Motorola chwali się standardem militarnym 810H, a także pełną wodo- i pyłoodpornością w standardzie IP68. Po odblokowaniu naszego smartfona czytnikiem, który jest w ekranie, naszym oczom ukazuje się wyświetlacz o rozdzielczości 1220p. I to jest nietrafnie przez Motorola nazywana rozdzielczość Super HD. To jest oczywiście Full HD i to nawet więcej niż Full HD. Natomiast nie rozumiem tego nierozsądnego nazewnictwa, które po prostu może konsumenta wprowadzać w błąd. Jest to ekran PIOLED i co najważniejsze o odświeżaniu 120 Hz. Czyli mamy tutaj super płynne działanie, no i to wszystko potęguje wrażenie, że ten smartfon działa jeszcze lepiej. Natomiast warto zwrócić uwagę na jasność, która w tym ekranie wynosi 3000 nitów, więc ekran jest czytelny nawet w mocnym słońcu. A za prędkość działania odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7300 wraz z 12 GB RAM-u, a także 512 GB na Wasze dane. I tutaj uwaga, w Polsce będzie dostępna tylko i wyłącznie ta wersja, więc nie ma problemu ze specyfikacją, bo jest po prostu tylko jedna. Aparat. Tutaj też Motorola chce powalczyć w segmencie średniopółkowców i muszę przyznać, że jest nieźle. Mamy tutaj trzy obiektywy. Główny 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu i matrycą od Sony. Mamy ultra szerokokątny 13 megapikseli i teleobiektyw z trzykrotnym zoomem i tu także jest optyczna stabilizacja obrazu. Zrobiliśmy parę zdjęć, możecie teraz zobaczyć na ekranie. Natomiast oczywiście o aparacie wypowiemy się także w pełnej recenzji. Kończąc te pierwsze wrażenia, warto jeszcze wspomnieć o aktualizacji. Motorola zapewnia 5 lat wsparcia, zarówno jeśli chodzi o aktualizację Androida, a także łatki bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o baterię, 4310 mAh z ładowaniem Turbo Power 68 W, a także ładowaniem bezprzewodowym 15 W. No i teraz tak podsumowując te pierwsze wrażenia, cena. Cena tutaj naprawdę pozytywnie zaskakuje, 2199 zł. I tutaj na przykład Motorola chce walczyć o rynek z Oppo, no bo jak wiemy Reno 12 Pro to chyba będzie na razie główny konkurent Motorola i myślę, że tutaj też może przygotujemy jakieś porównanie. Więcej informacji oczywiście w recenzji, natomiast pierwsze wrażenia są naprawdę bardzo dobre. Tu wszystko działa płynnie, ten telefon jest dobrze wykonany, dobrze leży w dłoni, jest kompaktowych rozmiarów i tutaj wspólnie z Mateuszem właśnie jak go rozpakowywaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że to jest naprawdę przyjemny średniopółkowiec i moim zdaniem naprawdę rozsądnie wyceniony, a na start jeszcze macie możliwość skorzystania z promocji Trade-in, gdzie możecie sobie oddać swojego starego smartfona, dostać jeszcze dodatkowe 200 zł zniżki i dodatkowo jeszcze odebrać słuchawki Moto Buds. Więc jeśli połączymy wszystkie te promocje, to ten smartfon na start wychodzi naprawdę bardzo, bardzo rozsądnie. No i myślę, że to będzie naprawdę niezła propozycja. Ja biorę się za pełne testy, no a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!